No dobra, słuchajcie, to co? Tak, Lecimy. zaraz w takim razie nagrywamy, czyli tak, ja was pozwolę sobie wyciszyć na razie, a jak będą pytania, to wtedy możecie się jakby odciszyć albo możemy też pod koniec. Choć jest nas na tyle niewiele, że jeśli będziecie mieli pytania w trakcie, to lepiej pewnie zadawać ich w trakcie, bo potem jakby temat ucieknie. Tak? Dobrze, słuchajcie, to ja podzielę swój ekran, tak żebyście widzieli dokładnie jakby to co ja. I jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, cześć Olu, jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to możecie zadawać je w trakcie, a jeśli ktoś woli zadać pytanie na końcu, to też można. I to, co powiedzieliśmy też na początku, jeszcze przed tej rozpoczęciem oficjalnej części, jeśli ktoś z oglądających ten webinar później będzie miał jakieś pytania, które tutaj nie padną, to jak najbardziej na grupie Sauna Kapowej dla saunamistrzów albo też prywatnie można mi takie pytanie zadać i postaram się odpowiedzieć. Na samym wstępie wiecie, że Sauna Cup jest co do zasady oceniany według zasad AWM. I dlatego te zasady dzisiaj tu pokazujemy. Mimo że karta do głosowania wygląda trochę inaczej, Sauna Cupowa, też Gosia wrzucała na grupie, też ja to mogę wam zaraz również pokazać. Natomiast punktacja jest dokładnie taka sama. I myślę, że tak w 95% zasady są takie same. AWM dopuszcza to, żeby były pewne odstępstwa w lokalnych, w jakby krajowych tej rozgrywkach. Są też takie odnośnie chociażby zapowiedzi, tak, że zapowiedź może być dwujęzyczna na etapie krajowym, a na etapie międzynarodowym już powinna być tylko po angielsku. Natomiast większość tych zasad jest dokładnie takich samych. I jak przeczytacie zasady oceniania te sauna kapowe, zobaczycie, że one są względem tych oficjalnych zasad AWM nawet trochę dokładniejsze. Bardziej precyzyjne są momenty, za co można dostać punkty karne. Są precyzyjnie rozpisane elementy, które podlegają ocenie, nawet precyzyjnie niż właśnie na tych mistrzostwach ogólnoświatowych. Jest to z jednej strony trochę ułatwienie, bo łatwiej można jakby się skupić na poszczególnych punktach, które można tutaj stracić lub zyskać, ale też bierzcie pod uwagę to, że zaczyna się takie każde jakby zawody od pierwszego występu, który ustanawia pewien poziom dla sędziów. Czyli siłą rzeczy wszystkie kolejne wystąpienia są w jakiś sposób odniesieniem do pierwszego wystąpienia. I AWM idzie bardziej w tą stronę, że to pierwsze jest odniesieniem, a według regulaminu Sauna Cup trochę więcej jest szczegółowych miejsc, w których punkty można stracić i dostać, ale sumarycznie wszystkie punkty i poszczególne kategorie są dokładnie takie same. Tak? Mimo, że jest to trochę inne, na przykład zobaczcie, zasady oceniania... Miałeś naprawdę w 100% dolek clue. Właśnie. To jest arkusz sauna kapowy. Mimo że on wygląda trochę inaczej, to kategorie i punkty są dokładnie takie same. Mhm. Tutaj kluczowe jest to, że na karcie oceny tej AWM-owej jest po prostu trochę bardziej rozpisane każdy z tych kryteriów. I dzięki temu rozpisaniu też sędziom łatwiej jest jakby sobie dokładnie jakby zapamiętać, w których podpunktach, w których kawałkach tych kryteriów, jakie elementy są istotne. I teraz sobie przejdziemy przez tą kartę oceniania AWM, dlatego nie sauna kapową, że punkty są dokładnie te same, a tu jest to trochę bardziej rozwinięte, więc dlatego patrzymy na tą. Tutaj jeszcze takie wspomnienie, nie wiem, to prawie product placement, że Marcin Gerus z term rzymskich to przetłumaczył właśnie tą kartę z angielskiego na polski. To jest bardzo dobra forma nauki. Jeśli ktoś chce się uczyć zasad, to może je tłumaczyć na dowolną liczbę języków i to wtedy wchodzi, tak? Bo nad każdą rzeczą trzeba się zastanowić. I zaczynając od pierwszej kategorii, czyli profesjonalizm i ogólne wrażenie. Punkty, zobaczcie, punkty za przygotowanie, one się już dzieją i odbywają jeszcze nawet zanim seans się zacznie. Czyli to, czy saunamistrz dostarczył wszystko w terminie, tak jak organizator sobie tego życzy i czy saunamistrz przestrzega regulaminu, to są rzeczy, które sędziowie też oceniają i jakby te informacje zbierają od organizatorów. I to jest oczywiście z szacunku do organizatorów, bo jeśli jest możliwość przedstawienia light scriptu i ktoś robi to w ostatniej chwili i potem oczekuje, że to na pewno zadziała,
no to po prostu gdzieś to wpływa na dodatkowy stres, którego w saunie jakby no nie lubimy i nie jest on potrzebny. Więc jeden punkt może dostać już za samo przygotowanie seansu, jeszcze zanim on się zacznie. Jeśli chodzi o kolejną kategorię, to jest rozpoczęcie i zakończenie seansu. Tutaj można dostać aż 2 punkty. I tutaj, jak pamiętacie, pewnie też z zeszłorocznego August BOEM, nie ma już obowiązku zapowiedzi. Ta zapowiedź może być, ona tak jak mówiłem, na etapach krajowych może i powinna być nawet dwujęzyczna, czyli w naszym wypadku polska i angielska, i wtedy może trwać do 3 minut. To jest 3 minuty, które już w ramach seansu się liczą, tak? Czyli seans powinien mieć od 10 do 15 minut, w tym zapowiedź, jeśli decydujecie się, że ta zapowiedź ma mieć miejsce, bo zapowiedzi może w ogóle nie być. Natomiast o ile nie musicie już mówić o tym, jakie są olejki, jakie są zasady poprawnego saunowania, o tym, że można wyjść, że jak ktoś się źle poczuje, o tym, że trzeba wziąć prysznic i tak dalej, nie musicie tego mówić, to możecie, jeśli chcecie, tak? Jeśli tak czujecie, że chcecie o tym powiedzieć. Natomiast jeśli tutaj ta zapowiedź będzie nieczytelna, jeśli będzie muzyka w tle w trakcie waszej zapowiedzi i przez to nie będzie jej można usłyszeć, to już można za to punkty karne gdzieś dostać. Na to trzeba uważać. Natomiast jeśli też w jakiś sposób kreatywny jakby to przedstawicie, to nadal można z tej zapowiedzi korzystać, tym bardziej, że zapowiedź jest też elementem czucia seansu. Jeśli ruszycie bez żadnego słowa, bez żadnej zapowiedzi, to może być trudniej gościom i sędziom zrozumieć, o co wam tak naprawdę chodzi w seansie. Więc jakby nie rezygnujcie zupełnie z tej zapowiedzi, tylko traktujcie jako coś, co nie jest aż tak istotne co do słowa, co tam powiecie, tylko to ma być coś, co wam pomoże wprowadzić gości w odpowiednim miejscu. Tak? Tak, Karol? Nie, to ja. Mamy takie pytanie, czy musimy zapowiadać nasze olejki, czy olejki może zapowiedzieć nasz zapowiadający? Jak najbardziej może zapowiadający, wy nie musicie. Tak jak mówię, według nowych zasad nie musicie nic mówić. Natomiast jakby jeśli powiecie, to może być to wykorzystane jakby zarówno przeciwko wam, jak i jakby dla waszych punktów. Bo jeśli zapowiedź będzie czytana z kartki, dukana, cicha i niezrozumiała, no to już lepiej jej nie robić. Tak? Natomiast jeśli zapowiedź będzie zrobiona w sposób kreatywny i naprawdę taki innowacyjny, to można za to też trochę punktów dodatkowych w tym poczuciu profesjonalizmu, rozpoczęcia i też zakończenia, zaraz o nim powiem, seansu, to też może pomóc. Natomiast jest też taka sugestia, żeby nie mówić marek olejków, które używacie. To nie jest istotne. Istotne jest to, żeby to były olejki eteryczne, ale to nie ma być product placement i na to nawet szef jury, który jak wiemy jest związany z jedną z marek, jakby wyraźnie jakby mówi, że to nie o to chodzi. Tak? Natomiast Czyli rozumiemy, że jak się nie zapowie, to nic nie szkodzi. Jak się zapowie w sposób kreatywny, to może tylko pomóc. Tak. Może to pomóc, co więcej, może to pomóc też, bo zaraz dojdziemy do tej sekcji, która mówi o zapachach, w odczuciu tych zapachów. Weźcie też pod uwagę to, że sędziowie często wchodzą ostatni do sauny i oni często też nie słyszą tej zapowiedzi na zewnątrz. A poza tym też wiadomo, że ta zapowiedź na zewnątrz czasami nie jest słyszalna, bo ludzie gadają, hałasują i można tego nie usłyszeć, więc jakby nic nie zaszkodzi. No słuchajcie, jednak powinni troszkę mieć bardziej wyczulone nosy i odczuwanie w ogóle. Tak, tak. Natomiast jakby o zapachach jeszcze powiem, bo to jest osobna kategoria i o tym jeszcze więcej. Ale jak jesteśmy przy tym rozpoczęciu i zakończeniu, ważne, żeby to zakończenie również było wyraźne. Czyli to nie jest tak, że po prostu kończy się muzyka i Salamisz wychodzi, tylko jest kwestia tego... Salamisz wychodzi. Nie, to nie. To musi być jasne. Tak, Karol? Ja jeszcze mam jedno pytanie. Sorry, jeżeli było już. Mam pytanie od zawodnika jednego, którego akurat mam na zmianie i nie będzie tego słyszał. Mhm. Jak jest zapowiedzią w momencie, kiedy część zapowiedzi jest wcześniej mówiona po angielsku, tak, przez osobę, która opowiada o seansie, o olejkach i tak dalej, a saunamistrz resztę dopowiada po polsku. Jak to jest traktowane? Znaczy zapowiedź na już mistrzostwach świata powinna być po angielsku. Jeśli mówicie też po angielsku, bo to jest też związane z międzynarodowym zrozumieniem seansu. Więc jeśli mówicie zapowiedź w polskiej części, to możecie spokojnie mówić po polsku i po angielsku. Jeśli już dojdziecie do finałów, które będą oceniane, i też mistrzostwa Polski, tam już też będą międzynarodowi sędziowie.
Więc o tym też warto pamiętać, że oni muszą zrozumieć. Jeśli coś się mówi, to oni muszą być w stanie to zrozumieć. Tak? Myślę, że musimy zawsze mieć z tyłu głowy to, że Sauna Cup i w ogóle Mistrzostwa Polski są jakby przedbiegiem do Mistrzostw Świata, tak? Więc gdzieś trzeba mieć to na uwadze, że musimy spełniać te wymogi AWM-u, tak? Natomiast trzeba też pamiętać o tym różnym czasie. Tak? Co w momencie, kiedy konferencja zapowiada Sauna Mistrza po angielsku, a Sauna Mistrza rozpoczynając stan zapowiada po polsku. Jak to jest traktowane, jak to jest odbierane? Znaczy, radziłbym nie wiązać jednego z drugim, bo jakby nie chcesz brać odpowiedzialności za to, że konferencja na przykład czegoś zapomni, coś przekręci i nie możesz być jakby ty oceniany, czy twój seans, za to, co powie konferencjer. Dokładnie. Dlatego jest mowa o tym, że zapowiedzi w ogóle nie musi być. Tak, zapowiedź może wam pomóc w zrozumieniu seansu przez ludzi. Natomiast jeśli saunamistrz powie tylko po polsku i międzynarodowi sędziowie będą już w saunie, nie słyszeli zapowiedzi po angielsku, oni jakby potraktują to negatywnie, bo nie zrozumieją tej zapowiedzi. Tak? Czy już w takim wypadku już lepiej, żeby tej zapowiedzi, uważam, w ogóle nie było. Następny kawałek, organizacja i higiena. Tu znowu aż 3 punkty i tu jest istotne to, jak jest wszystko zorganizowane w saunie. Czy saunamistrz tak naprawdę jest jakby obeznany z tym, gdzie co jest, czy widzimy, że on co chwilę gdzieś czegoś szuka, że jest takie wrażenie chaosu, gdzie jest ten ręcznik, gdzie jest ten gadżet, gdzie jest to wiadro. To też wpływa na to poczucie spokoju, profesjonalizmu, przebiegu całego seansu. Czy rzeczywiście to, jak ustawione są gadżety, tak szpisów staje, czy to nie przeszkadza, czy to nie zagraża bezpieczeństwu, czy rzeczywiście jest to dobrze poukładane. W tym miejscu też są punkty karne, czyli możliwe odliczenia za brak wycierania potu ręcznikiem, za dotknięcie ciała ręcznikiem gościa, a choć w przypadku gościa mówi się o powtarzalnym. Za pierwsze jednorazowe takie oberwanie ręcznikiem, jak się przeprosi gościa, tak, to zazwyczaj tych punktów karnych nie ma. I to też w zasadach samochodowych jest wyraźnie opisane, ale za powtarzalne jakby uderzanie gości ręcznikiem, to już nie jest to. Tak zwane notoryczne. Tak jest. To jest już taka zbyt głęboka interakcja z gośćmi. Kolejne punkty, aż 4 za cały występ jakby w całości, jeśli chodzi o ten profesjonalizm. Tak? Czy ten występ jest dynamiczny, czy rzeczywiście jest kontakt wzrokowy, czy tylko saunamistrz jest tam w swoim świecie wyłączony i zupełnie jakby go jakby za bardzo się stresuje i skupia. Wy też tym kontaktem z gośćmi, ale właśnie takim tym wzrokowym, jakimś tam zażartowaniem pokazujecie, że jesteście swobodni w tej saunie. I to jest też jakby element, który jest jakby postrzegany. I tak samo się potopicie. Tak, i tak samo po seansie też istotne jest to, jak wy się zachowujecie. Znowu, seans nie kończy się w momencie otwarcia drzwi, wtedy się tylko czas wyłącza i wtedy się kończy liczyć te 15 minut, żeby ktoś go nie przekroczył. Natomiast wy, będąc też dostępnymi w momencie podziękowań, to też jest istotne. Jeśli ktoś się właśnie tak położy na ławce i będzie już zdychał, tak, to znaczy, że no nie rozłożył odpowiednio swoich sił. I o tym też pamiętajcie, że ten moment jakby tego, na co patrzą sędziowie, nie kończy się tylko z momentem ukłonu na zakończeniu. Ale jeśli chodzi o odliczenia, upuszczenie sprzętu, to nie tylko oczywiście chodzi o ręczniki, ale też i gadżety, jest za to kara, za przekroczenie prędkości, za przekroczenie czasu. 1 minuta, 1 punkt, 2 minuty, 2 punkty, powyżej 2 minut dyskwalifikacja. Czyli jeśli ktoś zrobi powyżej 17 minut seans, to po prostu z miejsca może być dyskwalifikowany. I no również zbyt długa nieobecność w saunie. Jeśli wychodzicie w trakcie seansu, żeby się przebrać, jest to elementem jakiegoś tutaj fabuły, to jeśli to jest powyżej 45 sekund, to również może być potrącenie i punkty ujemne za to. Myślę, że tutaj saunamistrzowie mają w pamięci Mister Czosnka. Jego wyjście z sauny. A ja mam tu takie pytanie, czy na drużynówce jest tak samo, jak jedna osoba zostaje w saunie, a druga na pewien czas wychodzi, to jak to tak, jest? Tak samo, dokładnie te same 45 sekund się liczy. Więc jakby to też trzeba uwzględnić w show, że nie powinno być jakby tej osoby, żadna osoba z saunomistrzów nie powinna opuścić na dłużej niż 45 sekund. Dokładnie.
To jest jednorazowe 45 sekund podczas całego seansu. Czy łącznie? Jednorazowe. Po prostu, że jak znika. Tak, bo to po prostu wprowadza. Jedna raz na 20 sekund, a drugi raz na 15 i to już się liczy jako 35 sekund razem. Nie, jednorazowe. Czyli jak wyjdziesz. Czyli można dalej powiedzmy 3 razy po 45 sekund. Mogłabyś, natomiast w tym trzeba uważać, bo to w innej kategorii można oberwać, a dokładnie w kategorii teamowej jest moment, w którym jest oceniane równouprawnienie w trakcie zakończenia seansu. I może się okazać, że jeśli jedna osoba znika kilkakrotnie, to nie ma wtedy jakby tej harmonii pomiędzy samochodami. Za to można w innej kategorii oberwać. Jeszcze raz. Tak? Bo to już nie ode mnie, tylko też od kolejnej osoby, która siedzi tam na temat, na zmianie. Pytanie takie, że jeżeli zaczyna się seans, ludzie są wpuszczani i wśród tych ludzi siedzi zawodnik na ławkach normalnie jako powiedzmy klient, jest jednym z klientów, bo chciałby tak zacząć seans, rozumiesz, że jest zapowiedź tam, tego konfesjera i on wstaje nagle i z tego miejsca zaczyna seans. Czy tak może być? W takim wypadku sugerowałbym zapytać sędziów o odstępstwo i formalnie mieć jakby zgodę na to, najlepiej jakimś tam messengerem, mailem, żeby mieć jakby na to podkładkę. Według regulaminu czas liczy się od momentu wejścia saunamistrza do sauny. Tak, on już siedzi w saunie. No więc właśnie dlatego tutaj bym poprosił sędziów o konkretne odstępstwo. Może się zgodzą, tak? I wtedy po prostu można powiedzieć, że na przykład od momentu, kiedy on wstanie, tak? Jakoś ten moment, bo trzeba mieć jakby jeden konkretny, charakterystyczny moment, kiedy zaczyna się seans. Okay. Ale przecież nie jest to w regulaminie jasno określone, poza tym, że zaczyna się liczenie od momentu wejścia do sauny, więc tutaj trzeba zastosować to odstępstwo, czyli trzeba mieć od przewodniczącego sędziów formalnie zgodę na takie inne podejście. Jeszcze tutaj słowo odnośnie lodu. Lód i w ogóle rzeczy potencjalnie, przepraszam, ognia nawet, nie tylko lodu, tylko ognia. Wszelkie rzeczy, które są potencjalnie niebezpieczne, mogą być podstawą dyskwalifikacji ze względu na przepisy BHP. I weźcie to od razu pod uwagę, bo w Holandii, jak już dostaniecie się do Mistrzostw Świata, tam jest totalny zakaz ognia w saunie. Więc jeśli jakby ogień miałby być istotnym elementem waszego performance'u i show, no to musicie to jakby zmienić przynajmniej w tamtym etapie. Tak, Ewelina? Dobra, a co z tym suchym lodem? Bo na przykład w kolosalnym jest dym, ale tutaj go nie ma i chcę użyć suchy lód. Można, tylko to jest kwestia tego, jak on jest jakby zaopiekowany, tak? Czy jest w bezpieczny sposób przechowywany, i czy po prostu faktycznie nie wymknie się spod kontroli to, jak ten suchy lód jest przechowywany, ale też na wszelki wypadek lepiej jest zapytać sędziów, którzy sędziują w danym miejscu, bo to inaczej będzie w Koloseum, inaczej będzie w Termach, inaczej będzie w Poznaniu może być. Tak, bo to Koloseum jest niepotrzebne, bo jest dym po prostu, nie? No tak, ale właśnie mówię, jakby takie rzeczy, które są widowiskowe, ale są potencjalnie ryzykowne, lepiej mieć tej zgodę sędziów na konkretne zachowanie. Tak? Tyle jeśli chodzi o profesjonalizm i ogólne wrażenie. Druga grupa to jest podnoszenie temperatury i dystrybucja ciepła, czyli tak naprawdę to, po co się w ogóle August prowadzi, tak? Po co to jest, dlatego jakby tak dużo punktów. Podnoszenie temperatury, chodzi o równomierne podnoszenie. Można na przykład od razu dostać tutaj bardzo mało punktów, jeśli temperatura w pierwszym polaniu będzie już najcieplejsza i tak naprawdę nie ma jak tego podnieść. Tak? To też w jakiś sposób jest kontrolowane przez saunamistrza, czy ta temperatura jest faktycznie podnoszona. To jest też dodatkowo rozpisane w zasadach saunakapowych, więc kwestia tego podniesienia ręki, sprawdzenia, czyli pokazania, że wy kontrolujecie tą temperaturę i że ona faktycznie jest podnoszona w ramach samego seansu. I drugi element, czyli dystrybucja, to też jest powiązane poniekąd z technikami machania, szczególnie tymi klasycznymi, które bardziej tę temperaturę rozpraszają, ale musi być zauważalne, że jak machacie, szczególnie właśnie te techniki klasyczne, to ten powiew musi być odczuwalny. To nie jest tak, że to ma być tylko machnięte ładnie, tylko faktycznie ludzie mają czuć ten powiew. I nie tylko sędziowie, nie tylko w środku sektorów, tylko rogi gdzieś tam po prostu dookoła też na to się patrzy. Tak? Powiedzieć, że sędziowie specjalnie siadają w takich trudnych lokalizacjach, żeby zobaczyć, czy jest ten podmuch.
Są tacy, natomiast sędzia powinien, to też mam taki zdradzę kawałek, sędzia powinien siedzieć w tym samym miejscu na każdym seansie. Tak, ten sam sędzia, dlatego że jeśli tak. on ma oceniać relatywnie, że ten dobrze dogrzał, a ten nie dobrze dogrzał, to nie może siedzieć raz na pierwszej ławce, raz na piątej. Dokładnie. Ale faktycznie jakby są tacy, którzy wybierają celowo miejsca gdzieś odleglejsze, tak? I oni po prostu... Właśnie, ja nawet w Crystal na przykład, Trimini, Kohle Amze, widziałam, że specjalnie sobie sędziowie wybierali miejsca takie przy barierkach, gdzieś tam w tak zwanej koziej, no właśnie. Części. No właśnie, w koziej części, żeby zobaczyć, że ten podmuch jest. Mhm. Tak? Przy okazji jeszcze ogólna uwaga co do dedukcji. Nie jestem w tej chwili pewien, jakie zrobione są na kapie, ale według August WM jest zrobione tak, że wszelkie dedukcje, czyli odjęte punkty, są ustalane wspólnie i wszyscy odejmują tyle samo. Nie ma tak, że ktoś, jeden sędzia to zauważy, drugi nie zauważy, tylko są omawiane razem i tylko razem w takiej wartości są odejmowane. Inne elementy są robione indywidualnie przez sędziów, natomiast dedukcje wszystkie dokładnie mają takie same. I w tym też momencie taka ogólna uwaga, pewnie kojarzycie, że punktów może być 700 lub 800, jeśli chodzi o drużynowe, a sędziów jest zazwyczaj 4 minimum, czasami trochę więcej. Punkty są doważane, tak? Dlatego, że na różnych mistrzostwach krajowych czasami tych sędziów właśnie jest 5, czasami 6, czasami 7. Inaczej, gdyby się tylko sumowało punkty, no to nie dałoby się jakby tego w łatwy sposób jakby porównać. Więc zawsze odrzucana jest najniższa punktacja, odrzucana jest najwyższa punktacja, czyli ten sędzia, który da najmniej i ten sędzia, który da najwięcej, w ogóle nie jest brany pod uwagę w punktacji. A reszta jest doważana tak, jakby tych sędziów było 10 aż. Tak. Co oznacza, że jeden punkt straty to jest 10 punktów straty w finalnym wyniku. Dokładnie tak. Pół punkta straty to jest 5 punktów, tak? Bo to wszystko się przemnaża później razy 10. No nie, więc... mamy 10 sędziów. Tak? Nie, ale właśnie o to uwagi. Chodzi, że teoretycznie mogłoby być maksymalnie 10 i dlatego się jakby doważa te punkty do aż 10 sędziów, tak? Żeby to było porównywalne. Dokładnie tak. Dobrze. Czy macie jakieś pytania co do tej podnoszenia temperatury i dystrybucji ciepła? Na razie nie. Dobrze. Teraz techniki machania. 4 punkty za techniki klasyczne. Tak, Ewelina? Przepraszam, ja mam pytanie. Bo to jest takie sporne, już parę sędziów mi powiedziało o tym. Jedni tak, jedni tak. Tu są na termojach te piece takie różne. Nie będę ukrywała, zależy od dnia. I pytanie, czy dolewanie w trakcie rundy do pieca. Jak na to patrzymy? Nie jest problemem. Nie, słuchaj, jakby w ogóle tak. August odchodzi od pojęcia runda. To jest cały August. To jest jakby spójny show, które dajecie. W poprzednich latach było jakby wyraźne rozróżnienie. Pierwsza runda, druga runda, trzecia runda. Teraz już w ogóle nie ma o tym mowy w przepisach i w regulacjach. Jest mowa w kontekście zapachów, że muszą być 3 zapachy rozróżnione, ale nie ma powiedziane, że co ma być w rundzie. Ma być jakby, no jest tutaj mowa w kontekście tego podnoszenia, że w czasie ma być podnoszone. Tak? Nie ma. Jeżeli uznam, że jest mało i doleję, to będzie okej. Dolewasz. Tak, no, kurczę, okay. No. Ty pokazujesz, że podnosisz, tak? Że kontrolujesz jakby nad jakby tą atmosferę w saunie i jakby tutaj jakby nie ma mowy o ujemnych punktach. Właśnie, co więcej, pokazujesz, że kontrolujesz, że podnosisz. Jeśli za dużo nalejesz. Nawet to jest pozytywne, że ty widzisz to, że musisz dolać, tak? To jest to, że ty masz świadomość tego, co się dzieje w saunie, tak? Co więcej, jeśli chodzi o sytuację taką, gdzie z powodów technicznych na przykład piec nie byłby wyłączony, tak? I, no właśnie. No, to wtedy organizatorzy muszą udostępnić możliwość zrobienia tego seansu jeszcze raz. Tak? No, jeśli jakby nie można. Parę razy mieliśmy takie sytuacje, słuchajcie. Nawet na mistrzostwach, nawet na, nie wiem, relegation, tak? Że trzeba było powtórzyć, tak? Seans. Dobra, techniki machania, 4 punkty za techniki klasyczne. Tutaj trzeba pokazać minimum 4 dobrze wykonane techniki klasyczne. Klasyczne, czyli dwuręczne machanie plus helikopter. I tutaj też jakby można pokazać tych technik więcej. I jakby im więcej ich pokażecie, to macie większą szansę, że te 4 jakby będą oznaczone, że dobrze wykonane, ładnie zrobione.
Ale też musicie uważać, że jeśli w dziesiątej technice, którą pokażecie, spadnie wam ręcznik, to spadnięcie ręcznika będzie odnotowane. Tak? I tutaj też nie ma już takich wymogów co do tego, że na przykład trzeba obejść pełną rundę, że trzeba obejść dookoła piec, bo wiemy, że czym innym jest piec w termach, czym innym jest w czeladzi, tak? I w czeladzi to można śniadanie, że tak powiem, brać na drogę. I jakby to nie trzeba już każdej techniki udowodnić, tak? Jakby aż tak w zaawansowany sposób. Natomiast trzeba pokazać, że faktycznie tę technikę czujecie i przejścia, to też jeszcze jest w kolejnym elemencie, że przejścia pomiędzy machaniami są płynne i ładne. I na przykład więcej punktów można dostać za przejście z jednej techniki w drugą, niż tak, że machacie w jeden sposób, koniec machania, odkładam ręcznik, biorę drugi, pokazuję. Tak? Te płynne przejścia i jakby taka ciągłość seansu też jest elementem ocenianym. Tak? Dokładnie tak. Jeśli chodzi o techniki show, czyli w skrócie te, które są jednoręczne, jakieś tutaj podrzuty, tak, czy chodzenie jakby w trakcie z na przykład z dwoma ręcznikami, otwieranie ręczników, składanie ręczników, to też są dodatkowe punkty za cztery ładnie wykonane różne techniki. I tu aż 6 punktów można za to dostać. Natomiast to też jest tak, że to nie jest tak, że pokażecie cztery różne techniki i już macie 6 punktów. Właśnie to w jaki sposób je pokazujecie, jak płynnie. Tak, jak płynnie nie tylko przechodzicie z jednej w drugą, ale jak ładnie są wykonane te techniki. One nie muszą być wykonane szybko, one muszą być wykonane poprawnie. Tak? Dokładnie tak. I też to, był jak problem, techniki, od wieków był z tym problem. Te techniki też powinny być dopasowane do seansu. To nie jest tak, że po prostu macie namachać się, żeby po prostu tylko pokazać, tylko to powinno wynikać z seansu, który prowadzicie. Więc to też warto jakby brać pod uwagę. I co więcej, mimo że mówiliśmy w osobnym miejscu o dystrybucji ciepła, to też właściwe wykonanie tych technik klasycznych szczególnie, ale też show, spowoduje, że ta dystrybucja i to podnoszenie temperatury będzie po prostu efektywniejsze. Więc te jakby elementy punktowe się też tutaj jakby no zazębiają między sobą. Tak? Płynne przejścia, o tym już mówiłem, czyli płynne przejścia między technikami i różne kombinacje tych technik, to też jest oceniane. Techniki specjalne, czyli właśnie takie, które są nowe, trudne do wykonania, lub kombinacji różnych technik. To jest oczywiście dość subiektywne. Też nowe. Słucham? Nowe. Czasami tak. Nowe. To niestety jest dość subiektywna kategoria, dlatego że ona mocno zależy od doświadczenia sędziów. No, bo jeśli sędziowie jakby są nowi jakby w temacie i znaczy inaczej, nawet nowi sędziowie widzieli już setki seansów, tak? Natomiast są sędziowie, którzy widzieli tysiące seansów i dla nich jakby ich może być trudniej zaskoczyć. Natomiast tutaj pamiętajcie, że każde zawody ocenia ten sam skład sędziowski. Wszystkich singlów jakby określa ten sam skład, teamy drugi skład i potem się zamieniają na etapie finału. Więc jakby nawet jeśli dane grono sędziowskie jest specyficzne w konkretnym etapie, to jest tak samo specyficzne dla wszystkich. Powiem o jednym przykładzie akurat w kontekście fabuły, gdzie czasami można pojechać na tym jakby kim jest sędzia i tutaj niestety też jest element, który jest nie bez znaczenia, ale to zaraz o tym dojdę. Jeszcze każdorazowe upuszczenie ręcznika to jest pół punkta, czyli pamiętamy 5 punktów, tak, w tym po finalnym przemnożeniu, więc to nie jest bez znaczenia. Natomiast machanie ręcznikiem już po podniesieniu, to jest element, który już nam profesjonalizm jakby odejmie, tak, punkty, a nie za samo upuszczenie. Czy jakieś pytania macie do technik machania? Nie ma. Ja mam jedno. Wiadomo, dotykanie się ręcznikiem to nie jest zbyt dobre, ale jeśli dotykamy przedramię, bo są takie ruchy, gdzie zawijamy ten ręcznik, czy to już jest liczone jako wycieranie się ręcznikiem? Jeśli to jest elementem techniki, to nie. Chyba że ktoś sobie wymyśli nową technikę typu pod tytułem wytrę sobie plecy, no to wiadomo, że to nie o to chodzi. Tak? To nie jest dobrze widziane. To nie jest dobrze widziane i to nie jest jakby w kategorii innowacja, za to się punktów dodatnich nie dostaje. Natomiast czym innym jest, jeśli pot nie będzie wytarty, jeśli będzie widoczne, że ten pot jest transferowany na gości, tak? No to wtedy jakby nic się nie obroni. Tak? To jest jakby to wycieranie, to nie jest tylko po to, żeby tam się wytrzeć, żeby pokazać, że się wytarłem. Tego potu faktycznie ma nie być. Jeśli ktoś jakby się poci bardziej, to musi się wycierać częściej. Nie tylko raz, żeby pokazać, że się wytarł, tylko chodzi o to, żeby tylko pot nie było. A jeśli mamy na sobie jakieś ubranie? Chyba wieki ucieka. Chyba nie zgłasza się tylko ubranie. Mówisz o element kostiumu, tak?
Tak. Mhm. Ale w jakim kontekście pytasz? Dotknięcie się ręcznikiem, smagnięcie się po plecach, po nodze, gdy mamy na przykład dżinsy albo ubranie. O, ubranie. Znaczy, no, po ubraniu to chyba to się nie liczy. No nie powinno, tylko wiesz, to ubranie też może być przepocone, tak? To może być koszula, okay, która jest po prostu już cała... Nie, słuchajcie, nie unikać tego, tak? To jest skrajność. Mhm. Ale to po prostu musisz pamiętać o tym, dlaczego został ten przepis wdrożony, tak? Chodzi o to, żeby nie machać później ręcznikiem, na którym jest twój pot. Więc lepiej jakby nie dawać rozkminki sędziom, czy twoje ubranie już było w pełni przemocone, czy nie, tak? Lepiej po prostu unikać tego. Natomiast wiadomo, że jeśli ten pot zostanie zauważony, że poleciała kropla na ludzi z twojego ręcznika, no to jest słabe. Dobrze. Następna kategoria, zapachy. Dość dużo punktów za to. Na dzień dobry, jeśli ktoś będzie używał syntetyków, to jest maksymalnie 5 punktów może dostać za tą kategorię, z 10. Więc oczywiście nie jest to wskazane. I to też maksymalnie 5, jeśli cała reszta będzie dobrze, tak? I dozowanie, i użycie, i tak dalej. Natomiast z założenia naturalne aromaty, i to zarówno eteryczne olejki na pary, jak i dymy, podczas seansu sędziowie powinni, czy goście, ale sędziowie też, powinni poczuć przynajmniej 3 różne aromaty. I tutaj zobaczcie, już nie ma mowy o rundach, tak? To już po prostu w trakcie trwania seansu te 3 różne aromaty muszą być jakby dostarczone i za to może być jakby maksymalnie 6 punktów, jeśli faktycznie będą one dobrze rozmieszczone. Sugestia też tu ze strony Martina, że szczególnie w dużych saunach, żeby 2 kule stawiać w różnych miejscach sauny. Nie jedna obok siebie, obok drugiej, no bo wtedy w naturalny sposób powietrze będzie krążyło po saunie i zanim ono dojdzie w naturalnym flow do ostatniego sędziego, do ostatniego gościa, może już tego zapachu po prostu zabraknąć. A jeśli się go w 2 miejscach pieca rozłoży te kule, no to wtedy jest większa szansa, że ono dojdzie, ten zapach, do każdego. O. Oczywiście jest to łatwiejsze w teamie, trudniejsze w singlach. Tak? Dobrze, użycie wody, tak? Teraz ja pytanie, nie wiem, czy to będzie, czy co. Użycie, powiedzmy, witek, dymów i kuli z lodem. Czy za każdym razem musi być ta kula i pokazanie, jak się obsługuje wokoło niej i obycie? Nie musi być za każdym razem, bo to jest mowa o 3 różnych aromatach naturalnych. Tak? I jest właśnie albo olej eteryczny, albo napar, albo dym. Natomiast to, jak pracujesz właśnie z wodą i z lodem, to też jest elementem oceny, więc jeśli byś zdecydował się, że tylko jedną kulę położysz w trakcie seansu, no to może być jakby tutaj, mogą ci sędziowie jakby przykrócić nawet się tych drugich punktach, czyli użycie wody i lodu, no bo może stwierdzą, że nie pokazałeś wystarczająco, że dobrze się tym obchodzisz, czyli że najpierw polewasz, składasz kamienie, że kulę kładziesz w tym miejscu, gdzie je schłodziłeś, a nie gdzieś zupełnie obok, bo to niestety też często się zdarza, że sami mistrzowie nie wiedzą, po co oni polali, jakby to, oni po prostu polali, bo się polewa, tak, ale to chodzi o to, że mają być schłodzone przed położeniem kuli, albo że później jeszcze polewają dookoła, ale nie tylko dookoła, tylko leją na kulę, tak, jakby ten wodę i de facto wtedy ta absorpcja olejku jest gorsza, albo na przykład później jak uderzą łyżką, żeby kulę rozbić, to później tą łychę wkładają do cebrzyka z wodą i resztką olejku, którą mają na spodzie łyżki wrzucają do tego miejsca. A Karolina? Pytanie, dobra. Czy spotkałam się z tym? Rozbijamy kulę, wycieramy kochle, odkładamy. Czy tak. To ma sens? Tak, jak najbardziej ma sens. Wycieranie kochli? Tak, dlatego że jeśli... Bo ja na ostatnim turnieju X po wszystkich seansach, gdy robiłam to cały czas, usłyszałam na ostatniej rundzie: nie rób tego i tak nikt nie zwraca na to uwagi. Pytanie, czy, aby na pewno. Sędziowie zwracają na to uwagę. Co? Tak, wyraźnie też na naszym szkoleniu była o tym mowa sędziowskim. To jest element pokazania, że wiesz, jak działa to, co robisz, tak? Że uderzasz w kulę, olejek jest na górze. No więc właśnie, musisz go gdzieś wytrzeć albo nie wiem co. Natomiast ważne jest, żeby to był ręcznik inny niż do wycierania potu. No więc właśnie. Jest, jakby, ja na przykład robię to w taki sposób, że ja często mam położone chochle na ręczniku, w którym ją potem wytrę. Tak? Ja wtedy o tym nie zapomnę. Tak? Rzeczywiście jak ja odkładam, rozbiję, to ten jeden ruch, tak, gdzie ja po prostu wycieram jakby ten tą chochlę z resztę kolejku, to jest istotny element. Tak, no też oczywiście spalanie olejków, czyli przedozowanie, tak, to też jest istotne. I na to trzeba uważać, więc jakby no, wiadomo, że każda inna sauna, szczególnie koloseum, jest bardzo trudna, jeśli chodzi o dozowanie, więc tutaj warto
podpytywać się innych też saunomistrzów, szczególnie tam rezydujących, tak? Albo w miarę możliwości przetestować jakby tą kulę z tym zapachem, bo te ilości kropelek faktycznie mogą być skrajnie różne, od kilku, tak, do stu kilkudziesięciu jakby na tą samą saunę. Tak? Tam to w ogóle jest dużo większe dozowanie, tak? No wiadomo, sauna jest większa. Zobaczcie, kreatywność i jakość. Kolejne dwa punkty można za to dostać. Tutaj ocenia się między innymi kombinację zapachów oraz kreatywność w znaczeniu, że ten olejek pasuje do seansu. Tak? Jeśli na przykład nie wiem, macie jakiś element wojenny, to możecie wykorzystać energetyzujące olejki, tak? Czyli nie tylko ich zapach, ale też ich jakby znaczenie czy ich jakby działanie możecie wpleść w to, w jaki olejek użyjecie. Żeby nie było takiego wrażenia, że te olejki są dobrane tak po prostu, bo tak mi się wybrało, tak mi się strzeliło, tak? Tylko żeby był związek tego olejku z fabułą i łączenie własnych kombinacji olejkowych też jest bardzo mile widziane. Tak? I tutaj na przykład też jest właśnie kwestia pewnej wrażliwości sędziów. Jeśli użyjecie olejek do seansu z fabułą, gdzie tego olejku w tym kraju w ogóle nie ma, nie występuje, nie pasuje, to tu w tym momencie można, to będzie zauważone. Nie przez wszystkich, ale może być zauważone. Tak? Tu szczególnie znany wam sędzia Pang jest bardzo wrażliwy na tym punkcie. Norwesko-malezyjski, tak, sędzia. On na przykład jest w stanie, jak ktoś mówi, że ma seans japoński, a ubrał się w chińskie ciuszki, to on to zauważy. Tak? Jeśli to będzie tradycyjnie... Wyglądasz, właśnie... Polak, wyższej jakiejś techniki w ogóle. Znaczy, mówię tylko, że to nie jest bez znaczenia, tak? No i tak, jakby, że są sędziowie, którzy jakby na to zwracają uwagę i przez to, że te elementy nie są tak jak dedukcje, że są ustalane, tylko to są indywidualna ocena danego sędziego. No, tak, jeśli ktoś mówi, że ma seans japoński, a ubiera się po mongolsku, tak? No to to jest to innego. Przechodzimy tak płynnie do temat i realizacji tego elementu show. Jest oceniany za 6 punktów show i cała fabuła. Czyli czy motyw jest zgodny z zapowiedzią, czy faktycznie jest ta fabuła spójna, czy ona jest rozpoznawalna. Akurat rozpoznawalności też jest w innych kategoriach, ale to, jak wygląda fabuła i na ile ona jest zrozumiała, na ile gra aktorska, czyli w tym drugim elemencie, tak, wystroje rekwizyty, na ile jest jakby pasująca faktycznie do seansu, czy te kostiumy pasują, tak? To tutaj właśnie to dopasowanie kostiumów jest istotne. I tu po prostu trzeba być świadomym, że jeśli... Że sędziowie mają różne doświadczenia i pewnie jeden na 20 zauważy, że to jest strój mongolski, a nie japoński i się tego przyczepi, tak? Ale po prostu weźcie pod uwagę, że sędziowie mogą mieć tutaj jakby inne doświadczenie i mogą zauważyć, że na przykład taki zapach to w tym kraju nigdy nie występował, albo ta muzyka to wcale nie jest ta muzyka, tylko to jest wietnamska, a nie kambodżańska, tak? Więc to też nie jest zupełnie bez znaczenia. W dekoracji wyposażenie saunamistrza, tu jest ważny element, Karol, wcale na ciebie nie patrzę, ale ważny element, gadżety nie mogą jakby powodować dyskomfortu u oglądających w takim znaczeniu, kurczę, zaraz mu to spadnie. Tak? Ojej, wcale nie mówię to. Wcale nie mówię o tym dźwigu, że tak powiem, ze zeszłorocznego, że tak powiem, typu. Słuchajcie, jakby ludzie mają się przede wszystkim zrelaksować. Jeśli oni, zobaczcie na przykład, jeśli łyżka krzywo leży, bo ktoś się nierówno ułożył i goście, tak samo sędziowie, zastanawiają się, czy zaraz on to strąci, czy nie strąci, to już wytrąca gości z tego seansu, z tego nastroju, w którym oni powinni być. Więc to jest istotne, żeby oczywiście te gadżety, jakby te elementy wystroju były atrakcyjne, natomiast trzeba brać pod uwagę, że one nie mogą być niebezpieczne przede wszystkim i nie mogą wprowadzać takie poczucie niebezpieczeństwa. Nawet jest w regulaminie wprost powiedziane, że jeśli coś nie tylko może być bezpieczne, ale sprawia wrażenie, że jest niebezpieczne, na przykład machanie ciężkimi obiektami, tak? Zamiast ręczników, to też mogą za te punkty dostać. Ciężkimi obiektami. już mi się przypominają pewne momenty. No, stają przed oczami nie te rzeczy, które powinny, tak? Czyli właśnie stają rzeczy, które powodują, że zapamiętaliśmy ten seans, ale jednak może być to odebrane negatywnie. Dokładnie. Dalej, światło i efekty wizualne, to oczywiście jest trudne, no bo każda sauna ma inne możliwości, inne są w termach, inne są w czeladzi i to oznacza, że trzeba dostosowywać seans jakby do miejsca, w którym on się odbywa. Tak samo jak długość zapowiedzi, zauważcie, że jeśli mówimy po polsku i po angielsku, mamy aż 3 minuty, jeśli mówimy tylko po angielsku, mamy tylko 90 sekund na to.
Czyli już się zmienia nam długość seansu i trzeba dostosować muzykę do tego, czy mówimy ją już dla międzynarodowego grona, czy tylko dla polskiego. Ale dodatkowe właśnie dwa punkty można dostać za te efekty wizualne. Z ogniem, przypominam, tak, w Holandii on jest zakazany, więc z ogniem trzeba uważać. I w ogień zawsze dobrze jest dopytać, bo czasami ogień jest dopuszczany, ale nie każdy, tak? Nie z każdego, że tak powiem, źródła, tak? Może być z kamfory dopuszczona, ze spirytusu na przykład nie. Więc warto jest jakby dopytać też i mieć tutaj na to dyspensę jakby spisaną wcześniej. Dwa punkty dodatkowe za unikalność historii czy za jakby innowacje w tym zakresie. I tu jest też temat, który jest istotny i jest wyraźnie zapisany w zasadach soundcapowych, a według mojej wiedzy z zasad August WM-owych to już wypadło, mianowicie temat jednoznacznego plagiatu. Wypadło z zasad, znaczy w soundcapowych zasadach jest powiedziane, że jeśli jest to plagiat, czy jakby, tylko to jest plagiat, powtórzony temat dokładnie taki sam, tak? To jeszcze do plagiatu jest kawałek, tak? Bo można jakby ten sam temat, nie wiem, Piotrusia Pana zrobić jeszcze raz, tak? I to nie musi być plagiat, ale w soundcapowych zasadach jest mowa, że wtedy za całą tą kategorię może dostać maksymalnie 50% punktów, tak? W przypadku August WM już zostało to wycofane, dlatego że ciężko jest, za chwilkę Karol, tak? Ciężko jest wszystkim soundmistrzom wiedzieć, jakie seanse są robione w Rumunii, w Szwajcarii, w Austrii, jakby no nie sposób nawet nie czasami nie powtórzyć danego tematu. Natomiast jeśli historia jest unikalna i powstała na konkretny seans, to na pewno też łatwiej będzie, żeby nie być osądzonym o plagiat jakby tej sytuacji. Można próbować znane tematy jeszcze raz robić po prostu lepiej, typu nie wiem, Freddie Mercury czy Indiana Jones, tak? Tylko jest ryzyko, że komuś się to może nie spodobać, bo już to widział, już nie będzie dla niego to jednoznaczne. Słucham, Karol. Czy o plagiacie mówimy, powiedzmy, gdy robimy seans na Sauna Cup, a robię go później na Mistrzostwa Świata? Nie, powiedzmy w kolejnym roku? A swój własny mogę robić za każdym razem? To, szczerze mówiąc, muszę jakby zaparkować to pytanie i sprawdzić, bo była o tym rozmowa odnośnie powtarzania seansu, bo na pewno w ciągu tego samego roku możesz, tak? Bo to są eliminacje, to ten sam seans przecież przechodzi dalej, tak? Natomiast w kolejnych latach powtarzanie tego samego, z tego co kojarzę, to nie można wystąpić z tym samym jeszcze raz. Nie, dwa razy z tym samym na pewno nie można. Tak mi się kojarzy, że to wtedy nie w kategorii plagiatu, tylko po prostu nawet nie sądzę, czy to nie może być podstawą do dyskwalifikacji. Ale jak chcesz, to mogę to jeszcze się upewnić, bo to... Nie no, zawsze tak było, tak powiem. No, to ja mam dwa pytania. Tak? Ja mam dwa pytania w sumie. Pierwsze to troszeczkę się cofnę do olejków, bo wspomniałeś właśnie, że można nawiązać tematem do właściwości i wydaje mi się, że w niektórych, że tak powiem, właściwościach, nie wiem, inaczej, nie, jaka jest pewność, że tak powiem, jury skuma powiązanie, nie wiem, działania przeciwbólowego albo jakiegoś z tematem. Czy można na przykład na tej kartce, co dajemy jury, wytłuścić, które właściwości są istotne w fabule? Oto się przedstawia olejki żywności, tak, żeby uzasadnić poniekąd też swoje wybory. No, ale właśnie, czy obok nazw można właśnie wypisać te właściwości, które mają jakieś kluczowe znaczenie dla połączenia z seansem? Nie jest to zakazane i uważam, że jest to jak najbardziej wskazane. Okej, okay, a drugie pytanie, bo teraz wspomnieliście o tym, że no właśnie ten seans, który robimy, jest jakby, no to jest eliminacja do dalszych etapów, ale można oczywiście zmienić seans na przykład Mistrzostwa Polski, w sensie, czy musimy robić ten sam seans, czy może być zupełnie inny? Można zmienić, to jest ten pewien, że można go zmienić, chociażby dlatego, że może w konkretnej saunie on jakby nie będzie wyglądał tak samo dobrze, albo na przykład jest seans założenia niezrozumiały międzynarodowo. Mogą być takie seanse, w których na przykład jest dużo mówione po polsku, w którym muzyka jest polska, która mocno nawiązuje na przykład do seansu. Dla przykładu Kasper Danisiewicz w zeszłym roku, tak? Idealny seans dla polskiej publiczności, bardzo trudny, no nie zmienił, ale bardzo trudny właśnie do przedstawienia go, znaczy zapowiedź oczywiście mówi po angielsku, ale po polsku były kluczowe elementy muzyki, tak? Więc w takich wypadkach jak najbardziej można zmienić. Oczywiście jest trudniej, no bo trzeba mieć dwa seanse przygotowane,
ale w tą stronę na pewno, tak? Czy można w kolejnych latach użyć tego samego? Prawdopodobnie nie, ale to jeszcze tak jak obiecałem sprawdzę. Jeszcze jakieś pytania, Paweł? Nie, nie, właśnie dokładnie o to mi chodziło. Dzięki. Jeszcze ostatni punkt w kontekście tematu i fabuły jest za międzynarodowe zrozumienie. I tutaj znowu wchodzimy w ten temat języka, tak, że jeśli będziemy mieli sędziów międzynarodowych albo już na August WM będziemy mieli międzynarodową publiczność, a my będziemy mówili coś po polsku albo słowa piosenki będą istotnym elementem fabuły i jakby go nie zrozumiemy, albo zrobimy seans z fabułą, która jest tylko dla naszego kraju istotna czy znana. Wyobrażam sobie, nie wiem dlaczego teraz, może dlatego, że z Gdańska jestem, ale nie wiem, Solidarność, tak? Może ktoś tam kojarzy, ale nie do końca, tak? Nie wiem, Lech Wałęsa albo nie wiem, no, przeskakujący przez piec. No, no nie, tego większość ludzi nie zrozumie, tak? Więc trzeba mieć na uwadze to, że to międzynarodowe zrozumienie to nie jest tylko i wyłącznie język, ale też elementy kultury. Jakby zarówno sędziowie, jak i goście mają wiedzieć, o czym ten seans był. Oni wychodząc mają czuć, że tak, ja rozumiem, o co to chodziło, wiem, z czego wynikały poszczególne ruchy. I tu jest oczywiście ryzyko, jeśli odtwarzamy na przykład jakiś film, który, okej, okay, jest dostępny na Netflixie, ale jest niszowym filmem, to musimy uwzględnić, że ten seans ma być zrozumiały zarówno dla tych, którzy go widzieli ten film, jak i nie widzieli tego filmu. Tak? Przykład o chłopcu, który jeżdżył wiatr, tak? Bułgara i Mateusza z zeszłego... Dokładnie. Zeszłego, tak? Więc lepiej wybrać prosty temat. Mhm. Taki po prostu, który będzie międzynarodowo zrozumiały. Tu mam jeszcze, tu mam jedno pytanie. Mhm. Czy takie niedopowiedzenie w fabule na zasadzie, żeby widz się czegoś domyślił, pomyślał i tak dalej, to jest jakby punktowane na plus, no jak to jest właśnie widziane. Jeżeli jakieś tam pojedyncze elementy są takie, że można sobie dopowiedzieć na różne sposoby, mhm. to jak to jest? Znaczy tak, ryzykujesz, ale kto nie ryzykuje, ten nie ma, tak? No bo z jednej strony musisz jakby te emocje dostarczyć, musi być jakby ten seans nie jakiś tam nijaki, tylko zauważalny i jakby zapadający w pamięć, więc to, te niedopowiedzenia mogą mieć sens, ale jeśli one spowodują, że seans będzie niezrozumiały i ludzie jakby faktycznie tego jakby nie w całości nie pojmą, tak? No to jest ryzyko, że tu będzie po prostu ocenione negatywnie, tak? Ale wiesz, to jest no, tak jak z fotografią. Wiele niedopowiedzianych rzeczy w fotografii czyni tą fotografię piękną. Tak? Więc to jest kwestia indywidualnego wyboru, jak do tego podejść. Słuchajcie, ostatnia kategoria w singlach, bo jeszcze zaraz ostatnia drużynowa, to jest ogólna atmosfera. I to jest to, o czym Gosia mówiła w kontekście subiektywności. No, tutaj jest to miejsce, gdzie aż 10 punktów, tak? gdzie atmosfera i właśnie te odczucia ogólne i emocje. Zobaczcie, ile punktów? Aż 10. To jest jeszcze raz 10. To jest, kurde, ogrom. Tak? Przy podważeniu jakby do 10 sędziów, to jest aż 100 punktów z tych powiedzmy 700, tak, które można dostać, jest aż na to. I tutaj to nie jest tylko i wyłącznie jakby w kontekście atmosfery, to nie jest jak dobrze się bawił sędzia, bo sędzia nawet nie ma się dobrze bawić, on nie ma jakby pokazywać emocji, to jest taki poker face, ale on patrzy dookoła, jak reagują inni w saunie. Tak? I też, słuchajcie, atmosfera to nie oznacza, że wszyscy mają bić brawo, krzyczeć i tam w ogóle szaleć. Jeśli seans jest spokojny, jeśli seans jest mocno działa na emocje, to ta atmosfera będzie wyczuwalna w inny sposób. Tak? To nie chodzi o to, że trzeba zawsze porwać tłumy ze sobą. Tak? I tutaj właśnie te emocje dotyczą też między innymi całości seansu, nie tylko jego fabuły, ale tego, jak płynnie całość jest przeprowadzona. Na to ma też wpływ, jak jest podnoszenie temperatury, bo jeśli jakby przegrzejecie ludzi od razu, to oni będą odpływać, będą gdzieś tam chować się, tak, będą walczyć ze sobą, tak, a nie tak naprawdę dobrze się bawić na seansie. Więc to nie jest tylko kwestia fabuły, tylko całego performance'u. I tyle, jeśli chodzi o single, natomiast jeśli chodzi o pracę drużynową, to dochodzi jeszcze ta siódma kategoria, w której harmonia jest rozróżniona od synchronizacji. Wbrew pozorom to nie do końca jest jakby to samo. W harmonii też jest między innymi oceniane to, o czym mówiłem na początku, czyli to równouprawnienie w zespole. Czyli nawet jeśli poziom techniczny dwóch sanomistrzów no, jest inny, tak?
to nadal powinno być to równouprawnienie. Nie powinno być tak, że tylko ten, który turbo macha, to on jakby robi, czy ona te trudne rzeczy, a druga osoba robi rzeczy jakby łatwiejsze, tak? Czy polewa wiadro, wychodzi 5 razy jakby z saunu, tak? Tutaj trzeba jakby zadbać o to, żeby faktycznie pokazać, że to jest team, tak? I to jest czymś innym od synchronizacji, która jakby no nie tylko dotyczy samego machania, ale każdego elementu. Pewnie pamiętacie, mieliście okazję zobaczyć mistrzowski seans dziewczyn z Holandii, które wygrały. One tam miały synchronizacji no, po prostu na maksa. Tak? Ale nawet sposób położenia kuli, że wytrzecie pot w tym samym momencie, że chochlą samo wysoko podniesiecie, jak będziecie lać wodę. To są też elementy synchronizacji, które są proste, znacznie łatwiejsze niż zgranie pełne w ręcznikach. Nie? No, to chciałam zapytać, bo wybił ten seans. Swoją drogą, on miał taką historię, że musiał być synchronizacja i tyle. A jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy, bo właśnie Karol tutaj powiedział, że jestem taka nawiedzona na to synchro i tak dalej. A co myślisz, jak jedna osoba robi coś innego, a druga coś innego? W sensie niby to powinno, wiesz, ze sobą się w pewnym momencie łączyć, ale nie jest to to samo. Inaczej, razem budujemy historię poprzez oddzielne elementy. To jest też okej, natomiast, bo to nie chodzi o to, że synchronizacja to jest właśnie to lustro, że zawsze dokładnie toczka w toczkę to samo. Właśnie, tak? No. Natomiast to, ile tej synchronizacji jest pokazane w trakcie seansu, to jest w tym miejscu oceniane. W harmonii będzie ocenione to, że budujecie to samo story, tylko inaczej. Że to nie jest przypadkiem, że ty robisz jedno, on robi drugie, tak? To, że to jest spójne, tak? Że to po prostu się gdzieś tam razem łączy, to będzie oceniane pozytywnie w harmonii, a w synchronizacji dobra. To, że potraficie razem robić rzeczy, nie patrzeć na siebie w tym czasie, tak? Że to po prostu macie przećwiczone. To jest zapewne to będzie zależało od sędziego, ale zapytam jeszcze na zasadzie. Ja robię buch w dół, Karol robi w tym samym momencie buch w górę. I teraz, czy odbieracie to jako harmonię, czy jako brak synchronizacji? Inaczej, taki synchroniczny asynchron. I właśnie, słuchajcie, jeszcze są te interakcje, czyli jakby to, jak na przykład przekazywane są między sobą rekwizyty, jak są przekazywane ręczniki, nie tylko przerzuty, tak, ale też nawet to, skoro było właśnie u Karoliny i Daniela było pokazane, te sposoby, w jakie oni przekazywali sobie ręczniki, tak. Przechodząc obok siebie, tak, one były bardzo ładnie dopracowane i były właśnie innowacyjne. I oni tam pewnie dostali punkty i za innowacje, i jakby za te interakcje, za przekazywanie ręczników między sobą, za ten element, tak. Więc niektóre rzeczy przechodzą, tak, jakby czasami w inne kategorie, bo po prostu jest no, chociażby samo machanie, tak, no, ale jeszcze wracając jakby do tego wprost pytania, jakie zadaliście, myślę, że asynchronizacja celowa też może być uznana za synchronizację, tak, tak jak tłoki działają, one działają właśnie ładnie, sprawnie, dlatego, że jeden jest na górze, drugi jest na dole w momencie jakby wybuchu, tak, to jest ładne, tak, ale jeśli to będzie zupełnie w innym rytmie, no to wtedy będzie widać, że to nie jest synchroniczne, tak? Dokładnie. Natomiast też dobrze jest, żebyście pokazali w niektórych, szczególnie tych technikach klasycznych, że faktycznie potraficie też równo. Tak? I że to nie jest po prostu wynik opóźnienia tej drugiej osoby, tylko że celowo jest jakby ta synchronizacja i pokazujecie w innym momencie, że potraficie to robić. Tak? Oczywiście im bardziej skomplikowane jest machanie, tym łatwiej jest z tej synchronizacji się wybić. Więc też w technikach klasycznych ta synchronizacja to jest miejsce, które można je najłatwiej pokazać. Tak? Pamiętajcie też o tym, że nadal powinno być podział między klasycznymi a technikami show mniej więcej 70 na korzyść klasycznych. 70%, tak? 30 na korzyść show, bo to jednak ma rozprowadzić ciepło. Tak? Co z tego, że ja super robię te elementy show, tak pizzę, która ciepła prawie w ogóle nie zdystrybuuje. Tak? I te momenty, kiedy jest właśnie te 70% technik klasycznych, to jest moment, który można pokazać synchronizację w tym samym momencie. Słuchajcie, tyle jeśli chodzi o samą kartę. Czy macie do karty jakieś jeszcze pytania? Tak jest, Ewelina. Ja mam zawsze dużo pytań. Takie pytanie w ogóle z czatu w sumie. Powiedzmy, że gdzieś mam kosz na ręczniki, to jest tak przyszłościowo ogólnie. Mam gdzieś kosz na ręczniki na tej zniżce, żeby sobie nie pomylić. Kurde, ja nic nie słyszę. Powiedz mi, że mam dwa ręczniki, mam nimi i w pewnym momencie w jeden wkładam do kosza.
nie jest on ładnie złożony. Czy to jest jako brak poszanowania leśnika, czy nie? Nie. Jakby, jeśli masz kosz, to kosz jest nawet lepszy, bo tam nie musisz składać, tak? Tylko po prostu możesz go wrzucić. I do tego, jak machasz dwoma ręcznikami, no ciężko jest złożyć jakby w ręcznik jeden, jak machasz drugim, tak? To mogłoby być, jakby komuś się to udało, potraktowane jako innowacja, tak? I jakby... Tak, tylko chodzi mi o to sam sposób odkładania. Bo kosza może że czy wrzucone do kosza nie będzie po prostu jako... Nie, kosz jest... Chodzi o to, żeby... To nie, żeby ręczniki... Też żeby nie było bałaganu, żeby one nie leciały na ziemi i tak dalej. Żeby nie było bałaganu i żeby nie było poczucia tego chaosu, tak? Jeśli macie kosz, wrzucacie tam wszystkie nawet ręczniki, tak? No to jest okej, okay, tak? Oczywiście ręczników warto mieć jest więcej, bo lubią spadać i wtedy nie można machać tym samym, tak? Ale to jest dość oczywiste dla was wszystkich. Lubią spadać. Hmm? Dobry tekst. Co jeszcze? Możemy też właśnie zobaczyć. Jeszcze same zasady. Ten dokument, w ogóle to też taka ogólna sugestia, musicie przeczytać wszystkie zasady. I to zarówno jakby te sauna kapowe, jak i te po angielsku te WM Regulations. I no, nie ma jakby zmiłuj się, jeśli ktoś chce dobrze wypaść, to musi pamiętać, nie tylko raz się tam zapoznać, tylko musi faktycznie świadomie by te elementy prowadzić i świadomie wiedzieć, za co te punkty można tracić, bo szkoda później na naprawdę drobiazgach marnować sobie punkty. Tak? Tu przejdziemy tylko bardzo ogólnie przez ten dokument, bo większość z was jakby już jest na takim etapie, gdzie was to jakby mniej dotyczy. Tu jest wspomniane, że tym głównym celem jest tak naprawdę rozprowadzenie temperatury olejków i o tym trzeba pamiętać, że gdzieś tu się przeplatają różne elementy w tych kryteriach oceny, które de facto wpływają na to, po co w ogóle sam seans jest realizowany. Jeśli chodzi o same tematy, godziny, to mniej istotne. Jeśli chodzi o to, jaki kraj można reprezentować, to też jest uregulowane, że można reprezentować kraj nie swój, czyli nie swojej narodowości. Jeśli przynajmniej jeden rok się jest w danym kraju, wtedy można go realizować, prezentować. Uciekacie? Chyba tak, uciekacie. Ale jeszcze ci, którzy nie uciekają. Tak, Bolku, jeszcze raz bardzo dziękujemy za ogrom wiedzy. Trzymaj się, a my uciekamy machać. Gdzie? Machają, Marka, dalej zostanie w takim razie. No nie. Dobrze, słuchajcie, są playoffy, to szczególnie dla tych krajów, które nie mają swoich rozgrywek, ale też dla tych, którzy no, się nie załapali z pierwszego wyboru, a mają ochotę jednak wystąpić, też jest taka możliwość. Dyscypliny to wiecie, że są single, są teamy. Tu jeszcze raz jakby to podkreślenie, że od 10 do 15 minut ma trwać seans. Jeśli trwa 2 minuty dłużej niż 15, to już jest dyskwalifikacja, więc to warto wziąć pod uwagę. I to, że zapowiedź jest też liczona w czas trwania seansu i że 90 sekund trwa zapowiedź na finałach, a jeśli jest dwujęzyczna i jest rekomendowana, żeby była dwujęzyczna w krajowych w mistrzostwach, to wtedy jest 3-minutowy czas, tak, na to dane. To też taki drobiazg, że muzyka musi być odpowiednio tam dostarczona. Tu jest mowa akurat o MP3, akurat Koloseum preferuje w Wave'ie, więc to warto uszanować. MP3 też jest okej, ale ponoć czasami się zacina, więc lepiej w Wave'ie. To jest taki drobiazg. Jeżeli chodzi o ten Wave i MP3, to sprawa wygląda tak, i to jest w DMX-ie i w Koloseum i na Błoniach, że jak się robi light script i się, nie wiem, zapauzuje i puści od nowa, to gubi się synchronizację muzyki ze światłami. Jeśli jest w MP3, tak? Tak, tak. A na Wave'ie normalnie można zatrzymywać, ruszać i cały czas jest synchro. No to dobrze wiedzieć, z czego to wynika, ale to faktycznie możliwe, że warto też w regulacjach WM tutaj powiedzieć, że to jest Wave, ale to są detale, tak? Jakby warto wiedzieć, że akurat Wave jest lepszy, czyli nieskompresowany dźwięk. Też jest element, nie wiem jak jest w sauna kapie, natomiast w August WM bardzo wyraźnie i mocno się pilnuje tego, kto pomaga przy rozkładaniu i ile czasu to zajmuje.
jest powiedziane, że maksymalnie dwóch pomocników może być, którzy pomogą rozłożyć wszystkie gadżety i można to maksymalnie 15 minut przed seansem jakby zacząć rozkładać. Natomiast oczyszczenie już jakby sauny po seansie, które powinno zająć nie więcej niż 10 minut, to może robić każdy, pomagać. Tutaj już nie można, tu po prostu się pomaga saunomistrzom, żeby to sprzątnąć szybko, sprawnie, ale to, ile osób pomaga przy rozłożeniu, to jest ściśle regulowane. Jeśli jest team i team nawet może mieć 3 osoby, to nadal ma prawo do 2 pomocników. Tak? Czyli w przypadku teamów to jest też nadal 2 osoby. Co jeszcze tu też wspomniałem o tym, o odstępstwach związanych z bezpieczeństwem. Dobrze jest mieć zapewnioną zgodę, tak, na pewne odstępstwa. I w przypadku ognia, to tak jak mówiłem już, w Holandii ogień jest zakazany w saunie przez ogólnoholenderskie przepisy BHP. O 7 kryteriach już mówiliśmy. O tym doważaniu punktów również, tak? Czyli to trzeba pamiętać, że każde upuszczenie ręcznika to nie jest pół punkta, tylko to jest 5 punktów z tych 700 lub 800 w kontekście teamu, więc o to warto pamiętać. I jeszcze tylko na samym końcu, jeśli ktoś nie wie, ile osób jest z poszczególnych krajów, to jest taka tabelka. Z Polski przechodzi 3 single, 3 teamy. W zeszłym roku wyjątkowo było jeden więcej, bo też nie we wszystkich krajach się odbyły kwalifikacje. I do tego po jednym z teamów i singlów może się dostać na playoffy. Playoffy, czyli te relegation, czyli taka dogrywka dla poszczególnych krajów oraz dla tych krajów, które nie mają swoich mistrzostw. W tym roku pierwsza dojdzie Japonia. I to prawdziwa Japonia, Olu, a nie masz seans, tylko dojdą faktycznie stanowiskowie z Japonii. Po raz pierwszy 4 kolejne miejsca są w playoffach i host ma jedną dziką kartę. Słuchajcie, tyle jeśli chodzi o zasady. Pytanie, czy macie jakieś pytania jeszcze z tych, którzy zostali, a ci, którzy nie zostali, to mogą zadawać te pytania post factum, tak, w komentarzach do filmu czy w komentarzach na grupie. Nie ma pytań? To bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i zobaczenia w sali. Do zobaczenia.